poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Do hymnu. Dar lat to prezent, na który nie można sobie zasłużyć i którego nie można kupić. Nie można go też ukryć. Nie jest on dany wszystkim w równej mierze. Zawiera radość, ale nie jest pozbawiony bólu. Zawiera śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar ten trzeba przyjmować z wdzięcznością, dlatego, że jest darem naszego życia. Te piękne słowa korespondują z naszą dzisiejszą uroczystością. Obchodzimy ważny dla nas jubileusz. Nasza szkoła liczy 100 lat. Ten niezwykły dla naszego środowiska czas mierzyliśmy latami kalendarzowymi, ale i latami szkolnymi. Przygotowując się do dzisiejszej uroczystości, uświadomiliśmy sobie, że właśnie w tym czasie 100 razy witaliśmy wrześniowy początek roku szkolnego. 100 razy cieszyliśmy się nadchodzącą jesienią, zimą, Bożym Narodzeniem, wiosną, początkiem lata i wakacji. Szanowni Państwo, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Piotr Libera z powodu ważnych obowiązków duszpasterskich niestety nie może uczestniczyć dalej w naszej uroczystości. A zatem pożegnajmy księdza biskupa i podziękujmy za spotkanie z nami. Zapraszamy pana burmistrza i panią dyrektor. Wasza Ekscelencjo, w imieniu całej społeczności szkoły podstawowej w Raciążu serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za przybycie i uświetnienie dzisiejszej uroczystości. To wyjątkowa i bardzo radosna dla nas chwila. Z całego serca pragnę wyrazić gorące podziękowanie za czas spędzony z nami w tak ważnym dla nas dniu, jakim jest jubileusz stulecia szkoły podstawowej w Raciążu.
Mam nadzieję, że wizyta księdza biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych sercach i pamięci. Dziękujemy za obecność, za sprawowaną Eucharystię, poświęcenie tablicy pamiątkowej. Chcemy, żeby tak, żeby w tych odwiedzin i życzymy Jego Ekscelencji księdzu biskupowi wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej. Zapraszamy zawsze do naszej szkoły. Proszę przyjąć podziękowanie oraz książkę pod tytułem 100 lat Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu z dedykacją autora pana Stefana Morzyjewskiego, wydanej właśnie z tej okazji. Zapraszamy Państwa do wysłuchania piosenki o szkole w wykonaniu chóru szkolnego. Utwór wprowadzi nas na pewno w atmosferę dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie i że razem z nami będziecie świętować tak ważny dla nas jubileusz. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu, panią Elżbietę Tuborską. Dostojni i czcigodni goście, absolwenci, drodzy pedagodzy, kochani uczniowie, rodzice, szanowni sympatycy i przyjaciele naszej szkoły. Spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej obchodom jubileuszu stulecia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu. Czuję się zaszczycona, że jako kolejny dyrektor tej szkoły mogę powitać tak licznie zgromadzonych, wyjątkowych i znakomitych gości.
Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem i wyrazem głębokiej wdzięczności, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość. Drodzy Państwo, pragnę serdecznie przywitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Piotra Liberę, honorowego członka komitetu naszej organizacyjnego, naszego jubileuszu. Witam pana Mariusza Godlewskiego, burmistrza miasta Raciąża, przewodniczącego miasta Raciąża. Witam panie posłanki, panią Annę Cicholską, panią Elżbietę Kapińską i pana posła, pana Arkadiusza Iwaniuka. Witam pana Krzysztofa Wiśniewskiego, mazowieckiego wicekuratora oświaty. Witam pana Jacka Zawieścińskiego, dyrektora delegatury w Ciechanowie Kuratorium w Warszawie. Witam panią Annę Żebrowską, reprezentującą wojewodę mazowieckiego, pana Konstantego Wiedzieliła. Witam pana Konrada Wojnarowskiego, reprezentującego marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Stuzika. Witam panią Elżbietę Wiśniewską, starostę powiatu gdańskiego. Witam pana Pawła Krzanowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej. Witam panią Renatę Kujawę, sekretarza miasta Raciąża. Witam panią Małgorzatę Karwowską, skarbnika miasta Raciąża. Witam pana Zbigniewa Sadowskiego, wójta gminy Raciąż. Witam panią Grażynę Rogowską, przewodniczącą Rady Gminy. Witam panią Annę Dumińską-Kerską, sekretarza gminy Raciąż. Witam panią Katarzynę Wawrowską, inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim. Witam księdza Wiesława Kosińskiego, proboszcza naszej parafii. Witam pana Artura Adamskiego, członka zarządu powiatu gdańskiego oraz dyrektora miejskiego zarządu kultury, sportu i rekreacji. Witam panią Elżbietę Kosiorek, dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Witam panią Ewę Cichiewicz, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana Krzysztofa Bielskiego, dyrektora państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Polsce. Witam byłych samorządowców Raciąża powiatu gdańskiego, pana Jana Wojczewskiego. Witam pana Czesława Szpojankowskiego. Witam pana Stanisława Mączewskiego. Witam pana Bogusława Jerzaka. Witam pana Andrzeja Staniszewskiego. Witam emerytowanych i byłych dyrektorów, wicedyrektorów Szkoły Podstawowej w Raciążu, panią Marię Piczewską, pana Ryszarda Kalinowskiego, panią Kazimierę Szymczak, pana Stefana Mączyńskiego, panią Jadwigę Wyrwał, panią Iwonę Karpińską, pana Romana Binkowskiego. Witam obecnych na tej sali emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Witam byłych dyrektorów i nauczycieli, którzy w trakcie swojej kariery zawodowej pracowali w naszej placówce. Witam
oczywiście też serdecznie osoby, które nie są bezpośrednio związane z naszą szkołą, ale chętnie wspierają nas finansowo i materialnie, w szczególności tych, którzy wspierali dzisiaj naszą uroczystość. Witam pana Piotra Sypińskiego, prezesa firmy Polnet. Witam pana Piotra Pińskiego, prezesa Banku Spółdzielczego. Witam państwa Bożenę i Bogdana Cybulskich. Witam panią Katarzynę i Janę Miklewskich. Witam panią Annę Szałkowską. Witam pana Marcina Obremskiego. Witam pana Tomasza Wawrowskiego. Witam panią Olgę Lewczuk. Witam panią Iwonę Polińską i Pawła Chrzanowskiego. Witam panią Elżbietę Zalewską. Pana Wiesława Szymonkowskiego. I witam pana Zbigniewa Skierkowskiego. Witam dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. Panią Iwonę Karpińską, dyrektora miejskiego przedszkola w Raciążu. Panią Dorotę Rubinkowską, dyrektora zespołu szkół w Raciążu. Panią Monikę Chłopik, wicedyrektora zespołu szkół w Raciążu. Panią Ostrowską Annę, dyrektora szkół podstawowej w Gniecku. Witam panią Małgorzatę Środkowską, dyrektora szkoły podstawowej w Kozibrodach. Witam panią Lidię Biegaj, dyrektora szkoły podstawowej w Gralewie. Witam pana Piotra Kosickiego, dyrektora szkoły podstawowej w Krajkowie. Witam pana Szczecińskiego Damiana, dyrektora 100STO w Raciążu. Witam również panią Martę Samuraj, dyrektora szkoły podstawowej specjalnej Odzyskaj Radość. Oraz panią Agnieszkę Kujawę, dyrektora placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Kraszewie-Czubarku. Serdecznie witam wszystkich przybyłych absolwentów, a w szczególności tych najstarszych państwa. Pana Czesława Drozdowskiego. Panią Jadwigę Buczkowską. Panią Ewę Kazimierkiewicz. Panią Marię Szałkowską. Panią Danielę Arceusz. I pana Zbigniewa Adamskiego. Witam również obecnych tutaj na sali księży, księdza Piotra Wilkowskiego i księdza Jakuba Kępczyńskiego. Bardzo miło. Witam was wszystkich, państwa obecne grono Rady Pedagogicznej. Witam obecnych pracowników administracji obsługi i witam byłych i obecnych przewodniczących Rady Rodziców oraz członków prezydium. W szczególności witam was, kochani uczniowie. Witam też oczywiście przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni państwo, jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, a dzięki szkolnemu dzwonkowi przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się cząstkę siebie i część swojego życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia. Łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Ten dzień to czas przywołania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To święto tych wszystkich, którzy tworzyli szkołę i wpłynęli na jej atmosferę. To także święto uczniów, zarówno tych obecnych, jak i absolwentów, którzy niejednokrotnie napawają nas dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza jubilatka. To w końcu okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej teraz, że szkoła to bardzo ważny czas w życiu każdego człowieka.
Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy już odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Czuję się zaszczycona, że to właśnie mnie przypadł obowiązek organizacji tego święta i nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyzwanie i wyjątkowe przeżycie. Szkoła w Raciąży jest szkołą nowoczesną, przyjazną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne. W tym miejscu pragnę podziękować panu Markuszowi Godlewskiemu, burmistrzowi miasta Raciąża i władzom samorządowym za stworzenie bardzo dobrej bazy szkolnej i za ogromne wsparcie w realizacji zadań oświatowych. Szczególnie podziękowania kieruję do emerytów, dyrektorów i nauczycieli, którzy przez wiele lat tworzyli historię tej placówki, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. Dzisiaj widzimy, iż państwa starania zaowocowały. Jubileusz stulecia uświadamia nam, że przez te wszystkie lata szkoła wykształciła i wychowała liczne grono mądrych, ambitnych i wartościowych ludzi. Wśród naszych absolwentów są lekarze, pielęgniarki, pracownicy naukowi, artyści, oficerowie wojska, przedsiębiorcy i pracownicy samorządowi, nauczyciele, z czego 45 pedagogów obecnego grona ukończyło właśnie szkołę podstawową w Raciąży. Serdecznie dziękuję obecnej kadrze pedagogicznej za zaangażowanie w pracę z uczniami i na rzecz szkoły, pracownikom obsługi administracji za bardzo sprawne wykonywanie różnorodnych powierzonych zadań, często wykraczających poza zwykłe obowiązki. Drodzy uczniowie, zwracam się teraz do was, swoją radością, entuzjazmem, ciekawością świata, talentami często nas zaskakujecie i motywujecie do pracy. Pozostańcie tacy, jacy jesteście. Rodzicom dziękuję za współpracę, wspólną troskę o jak najlepsze wychowanie i wykształcenie dzieci. Dziękuję instytucjom, partnerom, przyjaciołom szkoły za pomoc, życzliwość w rozwiązywaniu różnych spraw. Serdecznie dziękuję sponsorom za bezinteresowną pomoc i wsparcie, ogromne wsparcie. W setną rocznicę szkoła otrzymała w prezencie publikację pod tytułem 100 lat Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu, której autorem jest pan Stefan Moczejewski, absolwent, były nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu, autor książek o Raciążu i jego mieszkańcach oraz wielu opracowań monograficznych i artykułów dotyczących naszego miasta i okolic. Kolejnym prezentem jest prezentacja multimedialna przedstawiająca dzieje szkoły, której autorem jest pan Jan Kondzyński, badacz historii Szkoły Podstawowej w Raciążu, który ukazuje jej przeszłość i teraźniejszość. Dla upamiętnienia tego święta został wybity medal pamiątkowy, którego sponsorem był pan prezes Polumleku Raciąża, pan Piotr Sypiański, oraz tablica pamiątkowa, którą, tak jak już wcześniej powiedziałam, ufundowali też nasi sponsorzy. W ciągu całego roku podejmowaliśmy wiele działań, aby uczcić ten jubileusz. Tak jak powiedział Jego Ekscelencja ksiądz biskup, nie robimy tego w ciągu jednego dnia, ale organizujemy te stulecie przez cały rok. I tak robiliśmy i do końca roku szkolnego te zadania, te działania będą realizowane. Świat wyznaczają, proszę państwa, ludzie, których się spotyka, zdarzenia, w których się uczestniczy i wspomnienia, które chce się mieć. Często w życiu tak jest, że nie doceniamy chwil, aż do czasu, kiedy stają się wspomnieniami. Wspomnijmy, bo dzisiaj jest czas ku temu. Dziękujemy, panie dyrektor. Wysłuchamy teraz piosenki Zbigniewa Wodockiego Lubię wracać tam, gdzie byłem, którą zaśpiewa dla nas absolwentka, a obecnie nauczycielka naszej szkoły, pani Katarzyna Skierkowska. Zapraszamy. Thank you.
jest okazją do tego, aby przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Z jednej strony bowiem zostają obudzone i przywołane wyjątkowe wspomnienia u wszystkich tych, którzy pamiętają dawno minione lata. Z drugiej natomiast młodym pokoleniom można przybliżyć bogatą historię istnienia szkoły. Trudno bowiem pozostać obojętnym wobec miejsca, w którym zostawia się część swojego życia. Zapraszamy do krótkiej podróży po zakamarkach historii naszej szkoły. Historia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu. Historia nauczania w Raciążu sięga prawdopodobnie jeszcze XIV wieku. Istnieje możliwość, że już wtedy istniała w miasteczku szkółka parafialna. Pierwsze pewne ślady szkoły parafialnej pochodzą z 1516 roku. Dzieci miejskie i wiejskie, około 30 osób, uczyły się wówczas w jednej izbie. Kolejną szkołę, tak zwaną szkołę elementarną, ustanowił w 1797 roku Urząd Pruski. Drewniany budynek szkoły oferował uczniom i ich nauczycielowi zaledwie dwie izby. W połowie lat 50. XIX wieku pojawiła się konieczność budowy nowej szkoły, ponieważ stary budynek nie nadawał się do remontu. Koszt budowy przekraczał jednak możliwości Raciąża, to też z inwestycją zwleka na wiele lat. W lipcu 1884 roku Gazeta Polska donosi o zmianie raciąskiej szkoły z jednoklasowej na dwuklasową. I wreszcie w 1921 roku powstaje w Raciążu pełna, siedmioklasowa wówczas szkoła podstawowa. W roku szkolnym 1930-1931 w szkole uczyło się już przeszło 500 uczniów. Kilka lat później warunki lokalowe były tak trudne, że zajęcia odbywały się głównie w drewnianej przybudówce, a szkoła wynajmowała na sale lekcyjne pomieszczenia budynku przy ulicy Wolności 18. W roku 1934 podjęto decyzję o budowie nowej szkoły z drewna i torfu. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 szkolnictwo zlikwidowano, a powstały budynek szkoły wykorzystywano do innych celów. Kilkoro nauczycieli trafiło w czasie wojny do obozów koncentracyjnych, inni brali udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie dzieci i nauczyciele wrócili do szkoły. Warunki pracy i nauki były jednak tak trudne, że podjęto decyzję o budowie nowego budynku szkolnego. Budowę nowego obiektu rozpoczęto w roku 1959, a uroczyste otwarcie miało miejsce już w roku 1961. W roku 1987 przywrócono szkołę przedwojennego patrona, Stanisława Konarskiego, i wręczono sztandar. Z uwagi na coraz większą liczbę uczniów, na przykład w roku szkolnym 1984-1985 było ich już 1280, powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Uroczyste otwarcie tak zwanej małej szkoły nastąpiło w 1994 roku. Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju bazy szkoły, jej modernizacja i renowacja. W roku 2010 otwarto nową, komfortową halę sportową, a dwa lata później wybudowano łącznik między dwoma budynkami szkoły. W roku 2015 zmodernizowano szkołę i szatę. Rok 2017 obfitował zmiany. Na zielonym terenie za szkołą powstała ścieżka rekreacyjna. Zmodernizowano pracownię komputerową. W holu głównego budynku szkoły powstała strefa uczniów. W tym samym roku zmieniono lokalizację świetlicy szkolnej, wyremontowano ją. Powstała również drużyna harcerska nieustraszenie. Rok później do użytku oddano komfortową bibliotekę wraz z czytelnią. W roku 2019 powstała nowoczesna pracownia językowa. W roku 2020 przeniesiono i wyremontowano gabinet profilaktyki zdrowotnej. Jubileuszowy rok szkolny 2020-2021 przebiegał pod znakiem remontów. Odnowiono stołówkę szkolną oraz przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły.
Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo Pani Iwonie Dąbrowskiej za tę krótką lekcję historii. Zapraszamy do obejrzenia układu gimnastyczno-akrobatycznego przygotowanego przez uczennicę klasy piątej. Na pewno dobrze wiecie. I czym się zajmował?
sławne jest na świecie. Aby przybliżyć innym tę osobę, musimy udać się w sentymentalną podróż ścieżkami jego życia. Sądzę, że nam się uda, tutaj i teraz. Dzień dobry! Witam wszystkich naszych widzów w kolejnym wydaniu Najlepsza Szkoła 2022. I zapraszam do obejrzenia niecodziennej relacji. Reporterka Nadia Cybulska i operator kamery Piotr Czubkowski. Zaczynamy! Znajdujemy się w Raciążu, w szkole w powiecie płońskim, która obchodzi stulecie szkoły i imieniny patrona. Wrażenia bardzo pozytywne. Jasna przestrzeń, kwiaty, estetyka i ta atmosfera przypełniona duchem nauki i tajemnicy. Nie uprzedzajmy faktów. Nauczyciele i uczniowie zgromadzeni na hali usadowili się wygodnie. Jakby czegoś oczekiwali. Dlaczego odświętne ubrania i skąd te dekoracje? Otóż powodem całego zamieszania jest postać, którą tu widzicie. To Stanisław Konarski, patron. Kim właściwie był Stanisław Konarski? Jak doszło do tego, że został patronem tej szkoły? Odpowiedzi na te pytania poszukamy na miejscu. Udajemy się zatem do gabinetu dyrektora. Kierują nas strzałki. Chodzimy po schodach. Mijamy bibliotekę, w której znajduje się gablota ze sztandarem szkoły. I mamy gabinet. Pozwolę sobie zajrzeć. Jasne ściany, biurowe meble, tony dokumentów, teksty ustaw, arkusze ocen, a za biurkiem zapracowana pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor, pozwoli. Byliśmy umówieni na rozmowę. Dzień dobry. Witam w murach naszej szkoły. Proszę przyjść. W dzisiejszym wydaniu Najlepsza Szkoła 2022 chciałam przedstawić naszym widzom postać patrona szkoły. Stanisław Konarski obok patronów innych szkół, chociażby Jana Twardowskiego, Marii Bonakowickiej czy Jana Pawła II, to postać, która wydaje się być mniej znana, mniej popularna. Jak to się stało, że to Stanisław Konarski został waszym patronem? Szkoła otrzymała imię Stanisława Konarskiego 100 lat temu. Wybór tego patrona to była słuszna decyzja. Moi poprzednicy byli przekonani, że trudno o lepszy wzór dla naszych uczniów i nauczycieli. Stanisław Konarski to wyjątkowy człowiek. Swoje życie poświęcił nauce i innym ludziom. Obecnie realizujemy idee jego życia. Dzięki temu nasi uczniowie dostrzegają wartość nauki i pracy nad własnym rozwojem. Odnoszą wiele sukcesów w różnych dziedzinach życia. Mam nadzieję, że dzięki nim wyrosną na wspaniałych i wartościowych ludzi, a postać patrona będzie dla nich wzorem. Czasy, w których żył Stanisław Konarski, były trudne. Tak bardzo odległe i nieznane młodym ludziom. Jakie było dzieciństwo Konarskiego? Wszystko zaczęło się w Żerczycach Dużych. Tak, 30 września 1700 roku urodził się nasz patron. Sławny 18-wieczny duchowny. Życie Stanisława Konarskiego było bardzo trudne.
Jerzego i Heleny Konarskich. Po śmierci rodziców dziećmi zaopiekował się wuj Antoni Czerwiński. Inny krewny ze strony matki, Jan Karlo, biskup, zatroszczył się o edukację swego kuzyna. To dzięki jego pomocy Stanisław mógł studiować w Rzymie i wszechstronnie się rozwijać. Niesamowite! Czy pani wie, jak potoczyły się jego dalsze losy? Oczywiście! Wszyscy w naszej szkole wiedzą, że Stanisław, jako ksiądz, związał się z zakonem pijarów. Był to zakon nauczający. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1717 roku. Wcześniej pracował jako nauczyciel poetyki i retoryki. W latach 1725-1729 przebywał w słynnym kolegium Nazareum w Rzymie. W 1722 Konarski zaczął studia na Wydziale Teologii w Warszawie. Swoją wiedzę pogłębił na studiach we Francji, a także w czasie swych licznych podróży w Europie. Ksiądz Stanisław Konarski to także wybitny pedagog. Chcę pani powiedzieć, że wasz patron zajmował się również szkolnictwem? Niebywałe informacje. Idei reformy szkolnej oddał się bez reszty. Trwałe miejsce w dziełach polskiej oświaty osiągnął jako założyciel Kolegium Nobilium w Warszawie. Ta sławna szkoła pijarska otwarta została 1 września 1740 roku. Warto także podkreślić, że z inicjatywy księdza Konarskiego w 1765 roku powstała szkoła rycerska. Dzień dobry. Ojej, ja do pani dyrektor w pilnej sprawie. Dzień dobry. Przeprowadzam wywiad z panią dyrektor na temat waszego patrona. A może pani coś nam o nim powie? Co panią fascynuje w tej postaci? Uczę historii, więc dużo wiem o tej postaci. Stanisław Konarski wiele podróżował. Ze szczególnym zainteresowaniem obserwował szkoły na zachodzie. Poznawał nowe metody wychowawcze. Odkrywał więź szkoły z życiem, która została umieszczona w nowym programie nauczania. Polskie szkolnictwo to jedna z największych zasług tego pedagoga i reformatora. Nasz patron doceniał walory wychowania młodzieży poprzez sztukę. Ale o tym niech może opowie opiekun koła teatralnego. Zaraz go poproszę. Dzień dobry, pani dyrektor. Czy to prawda, że w naszej szkole jest przeprowadzany wywiad o naszym patronie? A ja właśnie mam informację na gazetkę szkolną. Mogę ją przeczytać? Bardzo chętnie posłuchamy. Stanisław Konarski uważał teatr za instrument pogłębiania rozwoju duchowego młodzieży. Na zapleczu budynku Kolegium Nobilium zbudował wspaniałą salę teatralną, która do dziś służy studentom Akademii Teatralnej. Inscenizacje przygotowywane przez uczniów oddziaływały wychowawczo. Wystawiano sławne utwory, zwłaszcza klasyków francuskich, ale także samego Konarskiego. Ogromną popularność osiągnęła napisana przez niego tragedia Epaminondy. Ten światły Polak i mądry nauczyciel docenił wychowawcze walory teatru i przez to również czytelnictwa. Kolegium Nobilium znajdowała się biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem. Jest to bardzo ważne. Pamiętajmy, że to wiek XVIII, więc wkład księdza, nauczyciela retoryki i wymowy miał ogromne znaczenie. Wiemy, że panował wówczas język łaciński. Dziękuję za przybliżenie sylwetki waszego patrona. Mam nadzieję,
że nasi widzowie również dostrzegli fenomen tej wielkiej, a zarazem skromnej postaci. Dziękuję. Zapytam teraz wybranych uczniów, kim dla nich jest Stanisław Konarski i co o nim wiedzą. Kto z was chciałby zabrać głos? Wielkie zasługi Stanisława Konarskiego zostały docenione za życia. W roku 1765 król Stanisław August Poniatowski przyznał mu unikalny numizmat własnego projektu z portretem i odznaczonego inskrypcją Sapire Aurum, czyli temu, który odważył się być mądry. Na rewersie medalu znajduje się główny powód nadania zaszczytnego miana. Dwie księgi autorstwa Stanisława Konarskiego. Wielki człowiek to także twórca gramatyki polsko-łacińskiej, rozpraw pedagogicznych i filozoficznych. Jeżeli dobrze się będę uczyła, to może i ja kiedyś osiągnę sukces i będę sławna. Tego ci życzę. A może ty coś jeszcze dodasz? Dzisiaj wszyscy udają mądrzejszych niż są w rzeczywistości. Konarski taki nie był, nie robił niczego na pokaz. Podoba mi się jego skromność oraz to, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza wyłącznie swojej pracowitości. Masz rację. A co ty powiesz? Tak, też myślę, że osiągnięć i zasług księdza nie sposób wymienić. Powszechnie uważany jest za prekursora polskiego oświecenia. To projektodawca Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce Ministerstwa Oświaty. Konarski marzył, by młodzież miała wolny dostęp do nauki, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji materialnej. Jego postulaty w dziedzinie społeczno-politycznej zostały zawarte w Konstytucji 3 maja. Marzenie się spełniło. Czy ktoś z was wie, gdzie spoczywa serce księdza Stanisława Konarskiego? Ja mogę powiedzieć, Konarski zmarł w celi zakonnej swojego kolegium nobilium 3 sierpnia 1773 roku, a serce wielkiego nauczyciela przechowywane najpierw w kolegium nobilium od roku 1882 znajduje się w prezbiterium Kościoła Pijarskiego. Szkoła. Miejsce, które pamięta się przez całe życie. I jej wielki patron, Stanisław Konarski. Człowiek, o którym napisano znamienne słowa. I to on sprawił. Bracia, czas o nim złotym piórem pisze, że to był konar z ojczystego drzewa, pod którym dusia pokrzepia złożony. Więc temu drzewu polska lutnia śpiewa, a wiatr w dalekie głos poniesie stronę. Proszę państwa, szkoła podstawowa imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu ma 100 lat. Ale nie tylko dzisiaj upamiętnia swojego patrona. W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów zapraszam do obejrzenia relacji z poprzednich lat. Są one dostępne na stronie szkoły i Facebooku. Z Raciąża żegnam się z państwem. Nadia Cybulska, do zobaczenia za rok.
Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o tym, że sporo szkółek jest po wiecie. Wszyscy dobrze o tym wiecie, ale takiej jak ta nasza, drugiej takiej nie znajdziecie. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Godlewskiego, burmistrza miasta Raciąża. Szanowni Państwo, panie posłanki, panie starosto, państwo radni, panie, panowie, dyrektorzy, drodzy nauczyciele, uczniowie. Raciąż ma 1000 lat, 600 lat ma prawa miejskie, a 100 lat ma nasza szkoła. Ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o rocznicę, dlatego że również 100 lat mija od odzyskania praw miejskich Raciąża w 1922 roku. Szkoła to jest nie tylko budynek, to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim nasze wspomnienia, ludzie, którzy tą szkołę budują, to czas, który w tej szkole spędziliśmy. Wszyscy z nas, każdy z nas pojedynczo i wszyscy razem mamy wspomnienie własnej szkoły. Wielu z nas tutaj będących ma właśnie wspomnienie szkoły podstawowej w Raciążu. Dla mnie to jest wyjątkowa szkoła. Trudno jest w krótkich słowach streścić 100 lat jej istnienia. To szkoła, która towarzyszyła naszemu miastu we wszystkich chwilach ostatnich 100 lat. To okres budowania Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy Polska powstała po zaborach. Szkoła wtedy powstała, była budowana. To okres II wojny światowej, a jeszcze wcześniej dwudziestolecia międzywojennego. Potem trudne czasy nauczania tajnego, którym nasi nauczyciele pracujący w tej szkole przypłacili życiem albo zesłaniem. To trudne lata 50., budowa nowej szkoły. To wszystko to są wspomnienia ludzi. Ja mogę odnieść się osobiście, bo część tych zdarzeń pamiętam, część tych zdarzeń dotyczyła mnie poprzez moją rodzinę, która także do tej szkoły chodziła. Babcia mi opowiadała o tym, jak przed II wojną światową szkoła funkcjonowała w Raciążu. Opowiadała o swoich kolegach, koleżankach, także o ludności żydowskiej, która z Raciąża zniknęła, która też w tej szkole się uczyła. Ta społeczność cała została zniszczona. Druga wojna światowa, tak jak mówiłem, to okres tajnego nauczania, ale te następne lata też nie były łatwiejsze. Ja sam osobiście pamiętam, kiedy będąc w 79 roku zacząłem być uczniem tej szkoły i za chwilę były strajki. Pamiętam woźną, która nie wpuściła mnie do szkoły w opasce biało-czerwonej, mówiąc, że jest strajk w szkole i idź do domu. To wszystko miało miejsce w tej szkole. Także to są historie ludzi, historia każdego z nas, który do tej szkoły chodził. Myślę, że każdy, tak jak mówiłem, w swoich myślach, sercach ma swoją szkołę, którą zapamiętał, swoich kolegów, swoich przyjaciół. Ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy tą szkołę budowali. Wszystkim nauczycielom, tym najstarszym, emerytom, tym, którzy obecnie uczą w naszej szkole. Bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom, obsłudze, wszystkim tym, którzy tą szkołę budowali, budują i będą budować.
Nasza szkoła to jest nasza duma. My jako samorząd, ja jako burmistrz miasta wkładamy bardzo dużo wysiłku i serca w to, żeby dzieci w tej szkole uczące się miały jak najlepsze warunki. A sami Państwo wiecie, że nie są to łatwe wyzwania, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy zaskoczyła nas wszystkich pandemia koronawirusa, zdalne nauczanie, ale dzięki decyzjom, które były już wcześniej podjęte, chociażby takiej decyzji, która wcale nie była do końca oczywista, którą podjęła pani dyrektor Maria Kliczewska o wprowadzeniu e-dziennika, zakupach różnego rodzaju sprzętu, byliśmy do tego przygotowani. Ogromne wsparcie tutaj było także ze strony państwa, ze strony samorządu, województwa, powiatu i za to wszystko dziękuję. Wszystkim Państwu życzę, żeby ta nasza szkoła była coraz lepiej wyposażona, coraz lepiej działała, bo te stulecie to jest zamknięcie pewnego rozdziału, ale też otwarcie nowego i nowego rozdziału, który nie wiadomo, jakie wyzwania przed nami postawi. Dlatego dobrze jest mieć otwarte umysły, otwarte głowy i pamiętać o tym, że tak jak znalazłem taki cytat, szkoła to nie jest zapełnianie wiadra, tylko to jest wzniecanie ognia. Ognia w ludziach, żaru do życia, do nauki, do mądrości. I życzę wszystkim nauczycielom, uczniom, absolwentom tego, żeby korzystać pełnymi garściami z tego, co nas ta szkoła nauczyła, co w nas zaszczepiła. A wszystkim, całej społeczności szkolnej w tych nadchodzących latach życzę następnych 100 lat, 200 i kolejnych i tego, żebyście w tej szkole znaleźli zawsze wspaniałych przyjaciół, wspaniałych nauczycieli i żeby to był czas, który właśnie ukształtuje was do życia. A nigdy nie wiadomo do końca, co się będzie działo, dlatego warto rozwijać się, warto się uczyć, bo to jest prawda ponadczasowa. Warto wszczepiać uczniom odpowiednie postawy moralne, patriotyczne, kochać ojczyznę i to wszystko ta szkoła nasza, do której chodziliśmy, uczy. I tego życzę na przyszłość. Życzę wszystkim Państwu wiele, wiele sił, wiele chęci do tego, żeby jak najlepiej przyszłe pokolenia radziążaków wychowywać. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystko, co Państwo jako nauczyciele, obsługa szkoła robicie dla naszej społeczności. A ja obiecuję, że jako samorząd miasta będziemy wyposażać Was w narzędzia, które będą pomagały, żebyście tę misję wykonywali jak najlepiej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i prosimy o zabranie głosu pana Pawła Chrzanowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, trudno Was wszystkich przywitać. Pozwólcie, że przywitam w ten sposób. Przywitam szanownych nauczycieli seniorów, szanowną Radę Pedagogiczną, dyrekcję szkoły, szanownych gości zaproszonych, wszystkich absolwentów szkoły podstawowej i przyjaciół tej szkoły. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Jest to już drugi dzień, w którym spotykamy się i świętujemy stulecie naszej szkoły. Poprzedni dzień, wczorajszy, dzień pełen wzruszeń, historii szkoły, dał dużo miłych wspomnień i wzruszeń, przynajmniej dla mnie, dla też absolwenta tej szkoły. Szkoła w tym okresie, którą przedstawił pan Stefan Modrzejewski, przeżyła wiele. Jest to okres trudny, okres okupacji, okres prześladowań, okres rozkwitu, no to już lepiej, ale kolejne rzeczy, które tutaj szkołę spotkały, czyli okres pandemii, zmiana profilu nauczania, nauczanie zdalne, jak teraz wojna za naszymi granicami. Tym wszyscy nasi pedagodzy się sprawdzili, zorganizowali tą szkołę, przerobili, tak żeby cały czas można było
te dzieci kształcić. Tak jak wczoraj powiedział pięknie pan dyrektor Szczyśniewski, zamykamy jak gdyby kartę stuletniej historii tej szkoły i otwieramy nową. Jestem bardzo dumny, że szkoła wychowała mnie na człowieka, do którego ludzie mają zaufanie. Jestem od wielu lat radnym Rady Miejskiej. Obecnie mam zaszczyt być przewodniczącym tej rady. Także w imieniu samorządu, w imieniu moim, jak i radnych Rady Miejskiej obecnej i przeszłych kadencji chciałbym dla Szkoły Podstawowej w Leciążu życzyć wszystkiego najlepszego, najlepszego rozkwitu i zapewnić, że można na nas liczyć. Wszystkiego najlepszego. Pani dyrektor, taką tablicę pamiątkową upamiętniającą to ważne wydarzenie i bardzo podziękować pani dyrektor, wszystkim nauczycielom, uczniom za wkład i osobiste zaangażowanie, jakie włożyliście w przygotowanie tej uroczystości. Bardzo dziękujemy. Może trochę prywaty, to osobisty prezent dla pani dyrektor, ale proszę pani dyrektor pamiętać za słowami pani wychowanków. Wiele szkół jest w powiecie. Dziadkowie, babcie, rodzice, a teraz
wysiłek uczycie, drodzy uczniowie. Cieszę się, że z tą szkołą związana jest kadra pedagogiczna, która też jest absolwentem tej szkoły. To jest bardzo ważne, ponieważ no, na pewno z wielkim sercem realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze. No i cóż, mogę życzyć realizacji wielu ciekawych projektów, wiele też zarówno z dziedziny takiej gospodarczej, ale też edukacyjnej, wychowawczej. No i wszystkiego najlepszego. A dziękuję też, bo zapomniałam podziękować nauczycielom za ten trudny czas. W czasie pandemii potrafiliście odnaleźć się w tym czasie. No i po prostu dziękuję za tę piękną pracę dydaktyczno-wychowawczą. Są z nami też emerytowani nauczyciele, również im dziękuję. No i wszystkiego najlepszego. Zdrowia i pokoju. Dziękujemy bardzo. Prosimy o zabranie głosu panią posłankę Elżbietę Gapińską. Szanowni Państwo posłowie, szanowny panie burmistrzu, drodzy goście, a przede wszystkim Państwo, członkowie społeczności szkolnej, tej właśnie Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona na tę dzisiejszą uroczystość, dla Państwa przecież tak ważną. Szkoła ta, jak widać, jednoczy pokolenia, czego dowodem jest obecność i byłych absolwentów szkoły, często już w kwiecie wieku, i tych najmłodszych, i wszystkich obywateli tego miasta. Szkoła, proszę Państwa, to nie tylko budynek, chociaż panie burmistrzu, budynki są bardzo ważne i należy panu pogratulować, że pan tak bardzo o to dba, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Ludzie, którzy oddają swoje serce uczniom, i dzięki temu uczniowie, idąc potem w drogie życie, mają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także pewne wpojone wartości moralne, dzięki którym ich życie staje się ciekawsze. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie i życzę Państwu, nauczycielom, tego, żeby uczniowie zawsze z wielką miłością wpatrywali się w ich oblicze. Żeby nauczyciele byli dla nich drogowskazem na drodze życia. Żeby byli najważniejszymi wychowawcami oprócz rodziców, dzięki którym nabędą także te kompetencje moralne, o których mówiliśmy. Uczniom życzę wspaniałych nauczycieli, których będziecie wspominać przez wiele lat. Tak jak my wspominamy swoich. A jako nauczyciel, który też wiele lat pracował w szkole, a także członek Komisji Edukacji Polskiego Sejmu już od 11 lat, życzę tej szkole i wszystkim Państwu, całej społeczności szkolnej i całej społeczności miasta wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów i tylko najważniejszych, największych osiągnięć. Pozwólcie Państwo, że na ręce pani dyrektor złożę skromny adres i te skromne kwiaty, które na ręce pani dyrektor składam dla całej społeczności szkolnej i gratuluję Państwu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Kmaniaka.
posłanki, panie burmistrzu, pani starosto, szanowni goście, drodzy nauczyciele, absolwenci tej szkoły podstawowej. Chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować za zaproszenie, bo to ten jubileusz, to święto, jakże ważne, jest też swego rodzaju uznaniem państwa dorobku. Ale jest niezwykle ważne dla mnie, że mogę w tym święcie uczestniczyć i wpisywać się w tą historię taką dość trudną, jak trudna historia Rzeczypospolitej. Za to bardzo serdecznie państwu dziękuję. Chciałem państwu również złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia na przyszłość, ale również całej kadrze nauczycielskiej, całej społeczności szkolnej, uczniom, tego, by czerpać satysfakcję z przychodzenia do tej szkoły. To, co widzieliśmy w trakcie tego pięknego pokazu, widać, że państwo wkładacie bardzo wiele serca. Po pierwsze, pięknie wyśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, później te pokazy sportowe, później ta telewizja. Widać, że państwo wychowaliście, to usłyszeliśmy od pani dyrektor, wychowaliście wielu wspaniałych ludzi, lekarzy, wojskowych, samorządowców, ale po tych pokazach widać, że tutaj rośnie kolejny nowy narybek, aktorski, sportowy. Myślę, że tutaj będzie również warto zorganizować konkurs śpiewania, bo talenty naprawdę widać z podziwem chyla czoła. Drodzy państwo, 100 lat. To naprawdę bardzo dużo. To, co było pokazane, i krętych, i trudnych dróg, ale też i wspaniałych chwil. I tutaj pani dyrektor, wszystkim, którzy byli przed panią, wszystkim nauczycielom, wszystkim samorządowcom, którzy się przyczynili do tego, że ta szkoła tak świetnie wygląda i że jest jedyną w powiecie. Serdecznie gratuluję i dziękuję za to, że w takim budynku i w takim obiekcie możemy być. Dzisiaj, po tym wszystkim, co tutaj zobaczyłem, mogę powiedzieć, że niewątpliwie uszlachetniacie państwo duszę i serca. I to czyńcie, i to róbcie. A wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom życzę tego, żeby czerpali satysfakcję swojej pracy. A uczniom trochę porozmawiajcie, bo to jest w końcu szkoła podstawowa. Nauczyciele muszą wiedzieć, że przychodzicie do tej szkoły. Trochę musicie im podokuczać. Tak wygląda szkoła podstawowa, a ja to pamiętam, bo przecież niedawno, raptem 33 lata temu, ukończyłem szkołę podstawową i przecież się mocno rozrabiało, więc rozrabiajcie ile wlezie, a nauczyciele będą wiedzieli, co zrobić. Pani dyrektor, ten list i kwiaty jako dowód wdzięczności na pani ręce, dla wszystkich, którzy włożyli wysiłek, pracę i serce w to, żeby ta szkoła była jedyną. Uszlachetniajcie duszę i serce. Dziękujemy bardzo. Prosimy o zabranie głosu mazowieckiego wicekuratora oświaty, pana Krzysztofa Wiśniewskiego. Szanowni państwo parlamentarzyści, państwo samorządowcy, szanowni państwo zaproszeni goście, absolwenci z najdłuższym stażem, szanowni państwo byli i obecni przedstawiciele Rady Pedagogicznej, cała społeczność szkolna. Na dzisiejszej uroczystości reprezentuję pana ministra Czarnka, Ministerstwa Edukacji i Nauki, który to minister na dzisiejszą uroczystość wystosował adres, który pozwolę sobie odczytać.
organizatorzy i uczestnicy uroczystości jubileuszowej z okazji stulecia szkoły. Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji setnej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciąży. Taki jubileusz to w historii szkolnej społeczności bardzo ważny moment. Tym bardziej, że sięgająca swoimi wychowawczo-oświatowymi tradycjami do początków XX wieku Szkoła Podstawowa w Raciąży jest dziś dynamicznie rozwijającą się placówką z wysoko wykwalifikowaną kadrą i bogatą ofertą edukacyjną. Bardzo się cieszę, że powołana w 1921 roku Raciąska Szkoła Podstawowa od ponad wieku z powodzeniem kształci kolejne pokolenia młodzieży, stale dbając o unowocześnienie i rozbudowę swojej infrastruktury. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej szkoła może nie tylko przekazywać wiedzę czy wspierać rozwój swoich podopiecznych, ale też dbać o wychowanie i kształtować postawy obywatelskie, patriotyczne oraz społeczne wśród młodzieży. To niezmiernie ważne, że dzięki zaangażowaniu pracujących tu nauczycieli uczniowie mają okazję uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających najważniejsze wydarzenia historyczne czy pielęgnujących kulturę i tradycje naszego kraju. Jestem przekonany, że ten wyjątkowy jubileusz będzie doskonałą okazją zarówno do uczczenia 100 lat działalności, jak również do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami edukacyjnymi i zamierzeniami na przyszłość. Po 100 latach istnienia Szkoła w Raciąży jest placówką o niezwykle bogatych tradycjach, skupiającą wokół siebie doświadczoną kadrę pedagogiczną. Dzięki podejmowanym cyklicznie działaniom odgrywa wyjątkowo istotną rolę w integracji lokalnej społeczności i patriotycznym wychowaniu młodzieży. Życząc wszystkim Państwu wielu sukcesów, dalszego wszechstronnego rozwoju oraz satysfakcji z podejmowanych wezwań. Łączę wyrazy głębokiego szacunku, podpisano Przemysław Czarnek. Ale jeszcze nie skończyłem. Do tych życzeń chciałem dołączyć życzenia pani Aurelii Michałowskiej, mazowieckiego kuratora oświaty, pani Doroty Skrzypek, mazowieckiego wicekuratora oświaty i oczywiście swoje własne. Chciałem również dodać, jak niektórzy się chwalili, także się pochwalę, że też jestem absolwentem tej szkoły, rocznik 82, jak mnie koleżanka poprawiła. Czyli jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkiego dobrego na kolejny. Jak Państwo zauważyli, na telewizji wyświetlana jest prezentacja stworzona przez pana Jana Fundzyńskiego, który zrzekł się do niej praw autorskich i przekazał ją na ręce dyrektora szkoły z przeznaczeniem do celów edukacyjnych. Bardzo panu dziękujemy. A teraz o zabranie głosu poproszę panią Annę Żebrowską, która przemówi w imieniu wojewody mazowieckiego pana Konstantego Raciliła. Parlamentarzyści, panie posłanki, panie pośle, panie burmistrzu, pani dyrektor szkoły, wszyscy zgromadzeni tutaj na dzisiejszej uroczystości goście, a przede wszystkim droga Rado Pedagogiczna i drodzy uczniowie. Przyszedł mi dzisiaj zaszczyt przekazać kilka słów w tej wspaniałej uroczystości, która dzisiaj się odbywa, od pana wojewody mazowieckiego, pana Konstantego Radziwiłła. Panie Mariuszu Godlewski, burmistrzu Raciąża, pani Elżbieto Tobolska, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu, pani Anna Falkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców. Z okazji jubileuszu stulecia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława
Konarskiego w Raciążu. Na Państwa ręce przekazuję serdeczne gratulacje dla całej społeczności szkolnej. Dzieje placówki to przede wszystkim historia tworzących ją ludzi, nauczycieli i wychowanków. Intelektualny i osobowościowy rozwój dzieci i młodzieży jest w dużej mierze zasługą pedagogów. Wytrwałość w realizacji misji i osobiste poświęcenie cechują dawnych i obecnych nauczycieli tej szkoły. Zasługują na najwyższy szacunek i słowa wielkiej wdzięczności. Nagrodą za ich trud są sukcesy uczniów w zdobywaniu wiedzy o świecie i doskonaleniu umiejętności życia w społeczeństwie. Dzisiejsze uroczystości pobudzają do refleksji nad ważnym wkładem w każdej społeczność w rozwoju ojczyzny. Budowanie jej dobrobytu rozpoczyna się od inwestowania w młode pokolenia. W tym procesie najważniejszą rolę odgrywają szkoła i rodzina. Z tym większym przekonaniem wyrażam dzisiaj wdzięczność dla pedagogów, rodziców i opiekunów, którzy ukształtowali umysły i serca wielu pokoleń absolwentów placówki. Całą społeczność szkoły proszę o przyjęcie najszczerszych pozdrowień. Nauczycielom życzę wielu nowych, ambitnych zamierzeń i sukcesów w ich wprowadzeniu w życie, a uczniom wiele radości oraz entuzjazmu w poznawaniu świata i rozwoju zainteresowań. Podpisał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałam powiedzieć te same słowa, które już tutaj wielokrotnie padły, że szkoła to nie tylko budynek, i tutaj ukłonę w stronę samorządu, w stronę pana burmistrza za tak wspaniały tutaj wkład, jaki pan wniósł, i również cała rada miasta, jak również przede wszystkim to nauczyciele i wychowankowie tej szkoły. Proszę Państwa, tak naprawdę to dzisiaj minął jeden wiek tej szkoły i zaczyna się kolejny. I życzę wiele sukcesów zarówno tkaczy nauczycielskiej, jak i wychowankom tej szkoły. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poproszę pana Kudrada Wojnarowskiego, który przemówi w imieniu marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Szanowni Państwo, to jak ważna jest to uroczystość, ważny jubileusz w historii tej szkoły, ale również i całego miasta, świadczą pierwsze słowa pani dyrektor i ta lista, gdzie witała nie tylko zaproszonych gości, ale przede wszystkim nauczycieli, dyrektorów, byłych nauczycieli, byłych dyrektorów, także uczniów tej szkoły, bo myślę, że solą każdej szkoły są jej uczniowie, a naszym zadaniem jako nie tylko państwa polskiego, ale i samorządu terytorialnego jest to, aby ich kształcić i prowadzić w jak najlepszym kierunku, żeby byli godnymi naśladowania nie tylko patriotami, ale przede wszystkim ludźmi. W imieniu samorządu województwa mazowieckiego, pana marszałka Adama Struzika, jak i wszystkich radnych województwa mazowieckiego serdecznie gratuluję jubileuszu i życzę dalszych dziesięcioleci działalności tej szkoły, które przekazuję zarówno na ręce pani dyrektor, jak i pana burmistrza. Pozwólcie Państwo, że odczytam kilka zdań z listu, który przekazał pan marszałek
województwa mazowieckiego Adam Struzik. Zaadresowany jest do pani Elżbiety Tobolskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciąży. Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody stulecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciąży. Okres szkolny to bardzo ważny etap w życiu każdego człowieka. Szkoła jest dla uczniów drugim domem, miejscem nawiązywania przyjaźni, ale przede wszystkim zdobywania przydatnej wiedzy i kształtowania osobowości. Poprzez rozwijanie zdolności, umiejętności, czerpanie z właściwych wzorców postępowania i naukę otaczającego świata, uczniowie stają się dojrzałymi, mądrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Dzięki temu potrafią sprostać nowym wyzwaniom, dokonać rozważnych wyborów oraz świadomie uczestniczyć w życiu społecznym i publicznym. Gratuluję wspaniałego jubileuszu stulecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, tym obecnym, ale i państwa poprzednikom, za wkład w rozwój placówki oraz wychowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Z wielkim poświęceniem, empatią i oddaniem wspierają państwo młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu kreatywności oraz angażują się w kształtowanie postaw opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Życzę państwu niezapomnianych emocji i wielu wzruszeń. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik. Szanowni państwo, 100 lat to bardzo długo w historii nie tylko szkoły, ale myślę i całego samorządu województwa. Stąd też za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego marszałek województwa mazowieckiego wyróżnił Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego w Raciążu medalem pamiątkowym Pro Mazowie. Zapraszam panią dyrektor. Również wyróżniane zostały osoby dyplomami uznania marszałka województwa mazowieckiego, które po konsultacji z dyrekcją szkoły takie dyplomy otrzymają, przede wszystkim za działalność na rzecz nie tylko województwa mazowieckiego, ale tej placówki i historii szkoły. Dyplom uznania dla pani Aliny Szabłowskiej. Dyplom uznania dla pani Ewy Kisielewskiej. Dyplom uznania dla pani Joanny Wawrowskiej. Dyplom uznania dla pani Bożeny Wychuckiej.
Jest pani. Już idzie pani może. Dyplom uznania dla pani Zofii Błaszczak. Dyplom uznania dla pani Elżbiety Dobolskiej. Bardzo dziękujemy. O zabranie głosu poproszę teraz panią Elżbietę Wiśniewską, starostę powiatu płońskiego. Dziękuję bardzo w imieniu Zarządu Powiatu za zaproszenie i niezwykle się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być na tych urodzinach szkoły. Cieszę się tym bardziej, że jestem pierwszy raz, mimo że nasze szkoły ze sobą sąsiadują. Jestem pierwszy raz w budynku, natomiast powiem, że mam przyjemność znać absolwentów tej szkoły. Poczynając od pana burmistrza przez dyrektora NCK i członka zarządu Artura Adamskiego oraz, jak się okazało, wielu pracowników starostwa i jednostek. Wczoraj zrobiliśmy taki research i ci naprawdę pracowici, merytoryczni, oddani, godni zaufania, to absolwenci tejże szkoły. Brawa dla wszystkich absolwentów, a dla tych, których znam osobiście szczególne. Przed chwilą usłyszałam, że to jedyna szkoła w powiecie. Może nie jedyna, bo nie jestem jej absolwentką, a jestem absolwentką szkół płońskich, ale jedyna taka. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzyli historię tej szkoły. Życzę szkole, Radzie Pedagogicznej i wszystkim tu pracującym wielu, wielu sukcesów i ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy. Oprócz dyplomu gratulacyjnego, którego nie będę już czytać, pozwoliliśmy sobie dać pani dyrektor zdjęcie kilkorga absolwentów, w tym pani Basi, która tutaj dzisiaj ze mną jest. Dziękując raz jeszcze za cały wkład w historię powiatu. Bardzo dziękujemy. A teraz prosimy o zabranie głosu pana Stefana Modrzejewskiego, autora książki 100 lat Szkoły Podstawowej w Raciąży. Wielce szanowni państwo, gospodarze i goście uroczystości. Jestem dumny, że byłem uczniem tej szkoły. Jestem absolwentem i byłym nauczycielem. To wspaniała szkoła. Tworzyli ją wspaniali ludzie przez 100 lat. Pragnąc oddać hołd kolejnym pokoleniom twórców tej szkoły, podjąłem próbę napisania pewnego rysu historycznego. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy pomogli, gdyż bez tej pomocy ta publikacja powstać nie mogła. Mam na myśli pana Mariusza Godleskiego, burmistrza miasta, pana Pawła Chrzanowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana prezesa Banku Spółdzielczego Piotra Pniewskiego,
pana prezesa Polem Lekraciąż, pana Piotra Sypiańskiego i wielu, wielu innych. Dziękuję dyrekcji szkoły za przepiękną, dla mnie wzruszającą wczorajszą uroczystość. Pani dyrektor, ja to bardzo mocno przeżyłem i wzruszyłem się. Dziękuję pięknie. I pozwólcie państwo, że na ręce pani dyrektor złożę serdeczne gratulacje, życzenia i wyrazy uznania dla właśnie dla dyrekcji, grona nauczycielskiego, pracowników i uczniów z okazji jubileuszu tej szkoły. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo i prosimy o zabranie głosu absolwenta naszej szkoły, pana Pawła Sobieskiego. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozumiem, że nie można wszystkich absolwentów zaprosić, bo to są liczby w tysiącach na pewno. Natomiast pan poseł powiedział, że skończył szkołę 33 lata temu, niedawno całkiem. Ja też bardzo niedawno, bo 43 lata temu, w roku 1979. I co chcę państwu powiedzieć, w tej chwili jestem lekarzem, chirurgiem, koordynatorem oddziału chirurgii w Polskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej. I to, co chcę teraz powiedzieć, to chcę powiedzieć do młodzieży, żeby młodzież się nie nudziła tutaj. Powiem tak, bardzo dobrze wspominam czasy w tej szkole. Uważam, że to była bardzo dobra szkoła. Prosto z niej zacząłem chodzić do liceum. Ze szkoły konarskiego udałem się do szkoły Staszica w Warszawie liceum, które jest jednym uznawane za jedno z najlepszych w Polsce liceów, a nawet w niektórych sondażach jest uznawane, że to jest najlepsze liceum w Polsce, czyli do takiego liceum dosyć tak elegancko, może elitarnego. I co chcę powiedzieć do młodzieży? Że ja byłem chłopakiem z małego miasta, który poszedł do elitarnego liceum i zero kompleksów, chcę powiedzieć młodzieży. W wielu dziedzinach byłem bardzo dobrze przygotowany, wielu lepiej niż tam młodzież z liceów. I to chcę powiedzieć do młodzieży tutaj, że zero kompleksów, to jest bardzo dobra szkoła, ale to, co widziałem, tutaj młodzież tak uzdolnioną, także myślę, że to przyszłość ich jest pewna. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że odczytam list, który przesłał do nas wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Piotr Zgorzelski. Szanowna pani dyrektor, z okazji stulecia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu pragnę przekazać serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dla wszystkich, którzy tę szkołę tworzyli. Nauczycielom, pracownikom oraz absolwentom. Uroczystość upamiętniająca stulecie działalności edukacyjnej w waszej szkole to piękne święto, które wzbiera wiele pozytywnych wzruszeń i refleksji. W tym wyjątkowym dniu wszystkim tego, co najlepsze, dyrekcji i Radzie Pedagogicznej wytrwałości i powodzenia w wypełnianiu trudnych zadań edukacyjnych i wychowawczych. Pracownikom administracji i obsługi satysfakcji z pracy. Uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz sukcesów. Rodzicom, by ich dzieci spełniały pokładane w nich nadzieje. Z wyrazami szacunku i uznania Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy państwa do wysłuchania kilku słów, które kieruje do nas pan Roman Chrzanowski, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu.
Większość swojego życia zawodowego związałem z tą szkołą. Najpierw jako nauczyciel, potem jako zastępca dyrektora szkoły i zastępca gminnego dyrektora szkoły. W ciągu tych 24 lat wykonywałem bardzo różnorodne zadania. Między innymi nadzorowałem pracę nauczycieli i uczniów oraz pracę przedszkola w Raciążu. Uczyłem zajęć praktyczno-technicznych i wychowania plastycznego, ale miałem też kwalifikacje naukowe i pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej, co pozwoliło mi zorganizować klasę specjalną dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, by mogły na miejscu kontynuować naukę. Byłem odpowiedzialny za doważenie uczniów do i ze szkoły oraz dopilnowanie budowy domu nauczyciela z mieszkaniami dla 6 rodzin oraz z pracowniami dla uczniów na parterze. Dbałem o zaopatrzenie szkoły w pomoce dydaktyczne, dzięki czemu powstało kilka bardzo dobrze wyposażonych klasopracowni, m.in. biologiczna i fizyczno-chemiczna. Moim zadaniem było również organizowanie różnych imprez szkolnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dzieci z całej gminy Raciąż. Między innymi na obozach harcerskich w okolicach Brudnicy, gdzie kilka razy byłem komendantem. Przez wiele lat byłem czynnym instruktorem harcerskim, a pod koniec służby ze stopniem harcmistrza Polski Ludowej. Organizowałem również i kontrolowałem prace społeczno-użyteczne na terenie szkoły i miasta Raciąż. Pracę w szkole łączyłem z innymi lokalnymi zadaniami. Byłem m.in. radnym miejskiej i miejsko-gminnej Rady Narodowej w Raciążu, prezesem ogniska ZNP oraz prezesem ZKRP i PWP w Raciążu. Zorganizowałem ponadto na terenie gminy 5 dziecińców dla 125 dzieci. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymałem m.in. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania stopnia drugiego, Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi dla ZHP, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotą Odznakę ZNP i Medal Komisji Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu składam na ręce pani dyrektor Elżbiety Tobolskiej serdeczne życzenia dalszych owocnych lat pracy dydaktycznej i wychowawczej. Oby dzięki zaangażowaniu całej Rady Pedagogicznej w każdym kolejnym roku mury tej szkoły opuszczała dobrze wyedukowana młodzież, która nawet po wielu latach będzie o Szkole Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu z dumą mówiła: moja szkoła. Z wyrazami szacunku, Roman Chrzanowski. Życzenia nadesłała nam także była nauczycielka naszej szkoły, pani Barbara Talaśka. Szanowna pani dyrektor, z ogromnym wzruszeniem odebrałam zaproszenie na jubileusz stulecia Szkoły Podstawowej w Raciążu. Z tą szkołą przez wiele lat byłam związana, najpierw jako uczennica, a potem jako nauczycielka. Wróciły piękne wspomnienia o niezapomnianych nauczycielach, panu Sobieskim, panu Żochowskim, o koleżankach i kolegach z lat szkolnych, a także o współpracownikach i Radzie Pedagogicznej. Z góry gratuluję sukcesów dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców, gronu pedagogicznemu oraz uczniom i absolwentom. Życzę wszystkim, również burmistrzowi miasta Raciąża, wielu powodów do dumy z historii i osiągnięć szkoły. Jubilatki. Barbara Talaśka. Mamy również list od absolwenta naszej szkoły, pana Michała Bońkowskiego. Szanowna pani dyrektor, panie burmistrzu, drodzy nauczyciele i uczniowie. Z okazji jubileuszu stulecia istnienia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu przesyłam wszystkim pedagogom, pracownikom, uczniom i ich rodzicom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.
Z uwagi na obowiązki służbowe nie mogłem uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości. Żywię jednak nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie okazji do osobistych spotkań. Działalność naszej szkoły była zawsze nakierowana na rozwój dzieci i młodzieży oraz dbałość o wysoki poziom ich wykształcenia. Dzięki tym staraniom wychowankowie rozwijali swoje pasje pod okiem oddanych i zaangażowanych pedagogów. Szkoła była też miejscem pierwszych przyjaźni, miłości, nauki współpracy i organizacji czasu. Zawsze lubiłem chodzić do szkoły, ponieważ mogłem tam zdobywać nową wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania, również aktorskie, i uprawiać sport. W czasach, gdy możliwości podróżowania do krajów egzotycznych były ograniczone, czytaliśmy dużo książek podróżniczych oraz fantastyczno-naukowych. Często rozmawialiśmy o przygodach bohaterów tych książek. Zwłaszcza tę pasję podzielał mój dobry kolega, a obecny burmistrz, pan Mariusz Godlewski. Miałem wspaniałych nauczycieli, niezapomniane koleżanki i niezwykłych kolegów. Obecnie duża część z nich wykonuje ważne zawody i podobnie jak ja, są dumni, że podstawy swojej wiedzy zdobywaliśmy właśnie w szkole podstawowej w Raciążu. Wiele moich marzeń już zrealizowałem. Osiągnąłem to dzięki rzetelnej wiedzy i pasji w ciągłym doskonaleniu się. Mogę powiedzieć, że miałem bardzo dobry start. Jako dojrzały już człowiek nie przestałem marzyć. Wiem jednak, że marzenia się spełniają, ale nigdy tym, którzy tylko marzą, a dam rękę. W tym uroczystym dniu proszę przyjąć raz jeszcze życzenia osobistych sukcesów i satysfakcji zawodowej. Uczniom życzę, żeby w nauce odnaleźli pasję, radość i drogę do ciekawego i pełnego inspiracji życia. Michał Markowski. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania wypowiedzi jednego z najstarszych absolwentów naszej szkoły, pana Włodzimierza Zbyszyńskiego, brata najstarszego absolwenta naszej szkoły, pana Mirosława Zbyszyńskiego, który również w tym roku kończy 100 lat. W imieniu brata Mirosława Zbyszyńskiego pozdrawiam wszystkich uczniów i zgromadzonych gości na obchodach stulecia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu. Jesteśmy obaj absolwentami tej szkoły, a mój brat, tak jak wasza szkoła w tym roku obchodzi setne urodziny. Chcielibyśmy wam, drodzy uczniowie, przekazać życzenia wszelkiej pomyślności, dobrych i owocnych wyników w nauce i pogłębianiu wiedzy, jak też zdobywania kolejnych umiejętności i wykształcenia dla siebie i naszego kraju. Korzystając z tej niezwykłej okazji, chcę się podzielić z wami, drodzy uczniowie, fragmentami szkolnych wspomnień spisanych przeze mnie. Włodzimierz Zbyszyński. W imieniu pana Włodzimierza wspomnienia odczyta Piotr Grabowski. Naukę w szkole podstawowej w Raciążu rozpocząłem w początku września 1934 roku w budynku szkoły przy ulicy Płockiej, zwanej Szklanką. W następne już lata uczęszczałem do szkoły przy Rynku, a przed samą wojną do nowej już wtedy szkoły przy ulicy Chińskiego.
kończąc w sumie 5 klas. Dalszą naukę przerwała wojna. Był to rok 1939. Po wojnie w 1945 roku w Raciążu ukończyłem semestralnie klasy 6 i 7. Z pamiętnych epizodów, a dla 7-latka nieco strasznych, które mi utkwiły w pamięci zupełnie na samym początku mojej edukacji, było to, że rodzice bardzo często straszyli szkołą. Moja macocha ciągle powtarzała: jak się nie będziesz uczył i nie będziesz grzeczny, to nauczyciel po lekcjach wsadzi cię do kozy. To taka ciemna, zimna piwnica bez okien. Tak też zaciągnęła mnie macocha z niemałym oporem do szkoły. Podobno ugryzłem ją w rękę. A rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna i miła. Na pierwszej lekcji rysowaliśmy jabłuszko, a że miałem tylko ołówek i niebieską kredkę, pomalowałem je na niebiesko. Pani nauczycielka spojrzała i rzekła: coś nie za bardzo dojrzałe te twoje jabłuszko, ale bardzo ładne, z ogonkiem i listkiem. No i to była pierwsza moja piątka. Lekcje zaczynały się o godzinie 8, a kończyły między 12 a 13. Na pauzach młodsi grali w berka i chowanego, a starsi skoki przez kozła, orzeł reszka o ścianę, cymbergaja i wymianę znaczków pocztowych. Na wyposażeniu ucznia był to lister, a w nich książki, często używane, zeszyty, no i oczywiście piórnik, a w nim ołówek numer 2, obsadka ze stalówką, gumka myszka i temperówka. Atrament czarny był w kałamarzu w zagłębieniu ławki, uzupełniany rano przez woźnego. Nie wszystkich rodziców stać było na tornister, więc uczeni nosił wszystko w torbie z materiału lub płótna. Ja polubiłem szkołę już od pierwszego dnia i pamiętnej piątki. I na ogół wszyscy lubiliśmy szkołę i chętnie się do niej garnęliśmy. Nawiązywały się trwałe przyjaźnie. Bardzo dziękujemy za tę piękną podróż minionych lat. Wysłuchamy teraz piosenki Marka Grechuty Dni, których nie znamy, w wykonaniu Marceliny Wyczewskiej i chóru szkolnego. Tyle mi
Szanowni Państwo, długa jest lista osób, które w minionym stuleciu zapisały się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, wspierali, której oddali serce i entuzjazm. Dzięki nim nie była ona jedynie miejscem czy instytucją publiczną, ale rodziną, tworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w ramach podziękowań burmistrz miasta Radziąża, przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców i nauczyciele wręczą Państwu pamiątkowe medale. Potrzebna jest praca wielu ludzi. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają działania szkoły oraz pomagają w tworzeniu lepszych warunków edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych. Za wszelką pomoc oraz wspomaganie szkoły w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego placówki dziękujemy wszystkim tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły. Się przemknął. To dzięki Wam możemy dzisiaj obchodzić ten wyjątkowy jubileusz. Serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi oraz księdzu proboszczowi naszej parafii za to, że zawsze wspierają naszą szkołę modlitwą i błogosławieństwem. Dziękujemy gronu pedagogicznemu za twórczą postawę, wielkie serce i zaangażowanie w pracę z uczniami i na rzecz szkoły. Dziękujemy pracownikom administracji i usług. Z głębi serca dziękujemy Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom, których pomocna dłoń, zaangażowanie, nieoceniona i bezinteresowna pomoc oraz współpraca jest kluczem do wspólnego sukcesu. Dziękuję, że zawsze możemy na Was liczyć. Dla wszystkich Państwa piosenka Dziękujemy Wam. W wykonaniu uczennicy klasy siódmej Amelii Marcinia. Zapraszamy. Za opowieść.
dziennikarzom. Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo i rzeczowo naszą szkołę. To dla nas radość i przywilej mieć takich sponsorów. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę. Zapraszamy pana Piotra Sypińskiego, prezesa Gminy Polnej Raczusz. Pana Piotra Kniewskiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Raciąży. Państwa Bożenę i Bogdana Cybulskiego. Państwa Katarzynę i Jana Miklewskich. Pana Roberta Dowiesa. Państwa Anetę i Mariusza Adamskich. Panią Elżbietę Zalewską. Panią Martę Kuźniewską. Pana Krzysztofa Falkiewicza. Pana Marcina Marcińskiego. Pana Piotra Marszała. Pana Marcina Obremskiego. Państwa Anny i Mariusza Szałkowskiego. Pana Tomasza Babrowskiego. Panią Iwonę Kuliniczną i pana Pawła Krzanowskiego. Pana Zbigniewa Skierkowskiego. Przedstawiciela sieci Skierkówka panią Joannę Głowacką. Panią Ninę Nowaczewską. Pana Wisława Szelongowskiego. Pana Jacka Szelongowskiego. Pana Krzysztofa Brudaka. Pana Andrzeja Kociętę. Pana Gabriela Brzeźnickiego. Pana Janusza Stefaniaka. Zapraszamy pana Artura Adamskiego, dyrektora MCKS IR w Raciąży. Pana Roberta Pniewskiego, prezesa PGKiM w Raciąży. Zapraszamy przewodniczącą Rady Rodziców, panią Annę Falkiewicz, na której ręce złożymy podziękowania dla całej Rady Rodziców. Podziękowania dla sponsorów wręczą burmistrz miasta, pan Mariusz Godlewski i dyrektor szkoły, pani Elżbieta Tobolska. Thank you.
Ogromne podziękowania składamy panu burmistrzowi Mariuszowi Kowieckiemu oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Pawłu Krzanowskiemu oraz całej Radzie Miejskiej za to, że wspierają naszą szkołę we wszystkich przedsięwzięciach. Dzięki nim nasza szkoła jest nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku. W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowania wręczy pani dyrektor szkoły. Podziękowania dla osób, które pomogły nam w organizacji obchodów stulecia. Dziękujemy wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego. Szczególne podziękowania należą się panu Stefanowi Modrzejewskiemu za napisanie książki zatytułowanej 100 lat Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu i panu Janowi Kondzyńskiemu za przygotowanie prezentacji multimedialnej mówiącej o historii powstania szkoły oraz pani Marii Mozanowskiej. To dzięki niej mamy przepiękne logo szkoły i logo stulecia szkoły. Niestety pani Maria nie mogła przybyć na dzisiejszą uroczystość. Serdecznie dziękujemy pani Marii za stworzenie loga szkoły. Zapraszamy pana Stefana Modrzejewskiego. Zapraszamy pana Stefana Jana jeszcze i pana Jana Kondzyńskiego. O wręczenie podziękowań prosimy panią dyrektor oraz pana burmistrza. Czas.
nauczycielach, pracownikach niepedagogicznych, rodzicach oraz uczniach naszej szkoły, których nie ma już wśród nas. O tych, którzy odeszli do wieczności. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Proszę wszystkich o powstanie. Wszystkich Państwa za podtrzymanie wieloletniej tradycji przyczyniającej się do odgrywania przez szkołę znaczącej roli w Waszym mieście i regionie. Zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość szkoły to wychowanie w duchu umiłowania ojczyzny i poszanowania dorobku poprzednich pokoleń, praca nad kształtowaniem najważniejszych ideałów i nieprzemijających wartości. Dorobek tej szkoły jest dobrem wspólnym. Na przestrzeni dziesiątków lat szkoła na trwałe wzrosła w krajobraz środowiska lokalnego. Jej mury opuściło wielu absolwentów, którzy wnosili i wnoszą wkład w kształtowanie oblicza małej ojczyzny. Dzieje się to w różnych wymiarach, w samorządzie, w oświacie, w zakładach pracy, we własnych firmach. Ludzie ci swoją postawą, pracą i działalnością dowodzą tego, że ta szkoła dała im solidne podstawy zarówno w nauce, wychowaniu, jak i osobistej zaradności. Dyrekcji i gronu pedagogicznemu życzę wielu sukcesów osobistych i zawodowych, zadowolenia z codziennej pracy z młodzieżą, radości, jaką daje rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, rozbudzanie ich wrażliwości, samodzielności i odpowiedzialności, zaś całej społeczności szkolnej wygodnie reprezentowała imię szkoły i dbała o jej honor. Tego życzę samorządowi Raczej. Naszej tutaj Alma Mater i myślę, że wszyscy się pod nimi podpisujemy. Odnalazłem się nawet na zdjęciu na Telebimie wraz z całą moją klasą. Dla ułatwienia powiem, że to było zdjęcie kolorowe. Z tego miejsca gratuluję tutaj oczywiście pracownikom, uczniom tego jubileuszu, ale chciałem trochę prywatnie i chciałbym podziękować osobiście wszystkim moim nauczycielom i wychowawcom, którzy ukształtowali mnie przez lata spędzone w tej szkole. Niektórych z nich widzę tutaj na sali i tym bardziej mi jest miło, że mogłem dzisiaj uczestniczyć z Państwem. Na ręce Pani Dyrektor chciałem przekazać list gratulacyjny, którego nie będę odczytywał. Natomiast mamy też statuetkę taką, która upamiętni ten piękny jubileusz. Dziękuję bardzo. Wszyscy dzisiaj zebrani
Wiele słów tutaj dzisiaj padło. Oczywiście podpisuję się pod nimi wszystkim, bo w ten sposób się nie podpisać. Również składam gratulacje dla samorządu miejskiego o dbaniu o tą jednostkę. O czym wiem sam od kilku lat, więc na ręce pana burmistrza, oczywiście pana przewodniczącego, gratulacje o dbałość i dla grona nauczycielskiego przede wszystkim. Tu też sobie pozwolę na troszeczkę prywaty. Też jestem absolwentem tej szkoły. Już wczoraj podczas prelekcji pięknej książki, pięknej uroczystości, książki autorstwa pana Stefana, wzruszyłem się tak naprawdę. Myślę, że wielu z nas się wzruszyło, patrząc na te zdjęcia. Też się odnalazłem na tych zdjęciach. Chciałem serdecznie podziękować państwu za wkład, jaki otrzymałem i wykształcenie, ale i wychowanie w tej szkole. Co teraz procentuję, mam nadzieję, i mogę teraz to oddać. Tak słuchając dzisiaj i wczoraj wszystkich przemówień, ale także prezentacji, przyszło mi coś takiego do głowy, z czym bym chciał się z Państwem podzielić. Szkoła to są mury oczywiście. Nauczyciele wkładają i kadra pedagogiczna. Społeczność, szkoła wkłada swoje serce i pracę w to i tym samym na pełni tuszą ten budynek. I właśnie to czuję właśnie dzisiaj i z tym chciałem się z Państwem podzielić. Dziękuję serdecznie. Oczywiście na ręce pana dyrektor dla całej społeczności szkolnej gratulacje. Imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku składam na ręce pani dyrektor Elżbiety Tobolskiej serdeczne życzenia i gratulacje. Specjalne słowa uznania kieruję w stronę byłych dyrektorów, pedagogów oraz pracowników, którzy osobistą pracą i poświęceniem tworzyli historię szkoły. Całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom, rodzicom i osobom współpracującym ze szkołą dziękujemy za codzienny trud włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Życzymy wiele satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku oraz zdrowia, radości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech wdzięczność otwartych, młodych serc wróci do Państwa w postaci mądrych i wykształconych ludzi. A to dzisiejsze święto szkoły zapisze się trwale w dobrych wspomnieniach wszystkich uczestników uroczystości. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i składamy szczere wyrazy uznania i szacunku wraz z drobnym upominkiem. Dziękujemy Państwu. Szanowni Państwo, wiele już zostało powiedziane, więc nie będę się powtarzał, ale jako absolwent tej szkoły i my jako przedstawiciele zespołu Szkoły STO w Raciążu, która współpracuje ze szkołą podstawową już od 29 lat, nie mogliśmy sobie pozwolić na kilka słów podziękowań, gratulacji i życzeń sukcesów w kolejnych 100 latach szkoły podstawowej. Pragniemy na ręce zarówno pani dyrektor, jak i pana burmistrza, bo szkoła bez organu prowadzącego nie ma prawa istnieć, złożyć pamiątkową patelę.
o treści. Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Serdeczne gratulacje, życzenia i wyrazy uznania z okazji jubileuszu stulecia szkoły. Rada Pedagogiczna. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy goście. Z okazji stulecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy całej społeczności szkoły sukcesów w codziennym wysiłku edukacyjnym, realizacji zamierzeń i postanowionych celów, a także wszelkiej pomyślności. Życzą Grupa Zdrowie, Fundacja Odzyskać Radość, Szkoła Podstawowa Specjalna Odzyskać Radość oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Odzyskać Radość. Szanowni Państwo, ja chyba słynę z tego, że przemawiam bardzo krótko. Kolejny raz chcę podziękować Pani Dyrektor za wspaniałą uroczystość. Dziękuję za zaproszenie. Jestem absolwentką tej szkoły. Tak się pięknie wpasowałam rocznikami między Panem Doktorem Pawłem Sobieskim, a Panem Kuratorem Krzysztofem Wiśniewskim. Na zdjęciach też byłam, częściowo czarno-białe, częściowo kolorowe. Byłam też praktykantką w tej szkole. Przez rok uczyłam w tej szkole. O tym nie mówiono, jak szkoła ta daje wielkie możliwości rozwoju dla młodych pracowników. Teraz, gdy goni mnie emerytura, czuję, jak wiele zawdzięczam tej szkole. Ta szkoła ukształtowała mnie jako nauczyciela i jako pracownika. Bardzo dziękuję kadrze, która za rękę poprowadziła mnie w edukację. Pani Dyrektor, jeszcze raz gratuluję, życzę wielu sukcesów i liczę na dalszą naszą owocną współpracę. Dziękujemy bardzo. Otrzymaliśmy również list od pana Marcina Kierwińskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowna Pani Dyrektor, szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszową z okazji stulecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Niestety ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Taki jubileusz to uroczystość ważna nie tylko dla dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów oraz ich rodziców, ale również dla całej społeczności lokalnej. Wasza szkoła przez dekady wychowała kilka pokoleń odważnych i odpowiedzialnych obywateli, którzy mieli wpływ między innymi na rozwój miasta Raciąża oraz okolic. Zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm dyrekcji i całego grona pedagogicznego ukształtowały natomiast wyjątkową historię od tej placówki. Korzystając z okazji, chciałbym Wam złożyć najlepsze życzenia dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu. Życzę dalszych sukcesów, wytrwałości, cierpliwości oraz satysfakcji z pracy, którą Państwo wykonują. Uczniom życzę natomiast radości płynącej z rozwijania swoich pasji, nawiązywania przyjaźni, które często trwają całe życie, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, a także spełnienia marzeń. Wierzę, że w przyszłości staniecie się dojrzałymi patriotami szanującymi wartości demokratyczne.
wrażliwymi osobami niosącymi pomoc potrzebującym oraz odważnymi obywatelami, którzy nie boją się sięgać po swoje marzenia i odpowiedzialnie kreują przyszłość Polski. Z wyrazami szacunku, Marcin Kierwiński. Dziękuję bardzo. Szanowni absolwenci, tak naprawdę historię szkoły tworzycie wy. To wy stanowicie jej dorobek. To wasze kariery zawodowe, drogi waszego życia zaświadczają o jej prestiżu. Dzisiejsza państwa tutaj obecność jest potwierdzeniem waszego szacunku dla tej szkoły, dla jej nauczycieli oraz dla naszej małej ojczyzny, dla Ciąży. Przybyliście z różnych stron Polski, aby powrócić pamięcią do czasów młodości, do czasów pobytu w murach tej szkoły. Jesteśmy głęboko przekonani, że był to okres szczególnie ważny w waszym życiu. Czas dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego, czas kształtowania postaw i charakterów, czas podejmowania pierwszych życiowych decyzji. Zapraszamy państwa do wysłuchania piosenki Ireny Santor Powrócisz tu w wykonaniu chóru szkolnego.
Jeszcze raz powitajmy ich gorąco. Witamy. Witamy panią Jadwigę Łuczkowską, panią Ewę Kaźmierkiewicz, panią Marię Szałkowską, panią Danielę Arceusz, pana Czesława Drozdowskiego, pana Zbigniewa Adamskiego. O wręczenie kwiatów prosimy pana burmistrza miasta Raciąża Mariusza Gordowskiego, panią Renatę Kujawę, sekretarza miasta Raciąża, dyrektora szkoły Elżbietę Tobolską, wicedyrektora panią Iwonę Donarską, pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Pawła Krzanowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców, panią Annę Falkiewicz. Niech te kwiaty będą skromnym wyrazem naszej wdzięczności i szacunku do państwa, którzy stanowicie fundament historii naszej szkoły. Nieodłącznym elementem każdego jubileuszu są życzenia. Wysłuchajmy zatem, czego życzą naszej szkole nasi uczniowie. Powiedzieć, że dziękuję wszystkim, bo
pani uczona. Zawsze mnie ratowała taką ośmicą. Jak dostałam trójkę, to mi się zdawało, że ja więcej. A mój profesor Andrzejowski powiedział tak. Ciesz się z tego, co masz, a będziesz się radowała, jak dostaniesz więcej. No i zawsze dbałam o to. I muszę wszystkim powiedzieć, że spełniłam zadanie swoich nauczycieli, bo jestem radziorzanką, jestem odznaczona zasłużona dla województwa ciechanowskiego, jestem odznaczona Złotym Krzyżem, jestem odznaczona w Straży Srebrnej i Złotym Medalem. Jestem 85-letnią. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Całość baczności, poczty sztandarowe, sztandary wyprowadzić. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie.
naprawdę jestem bardzo wzruszona i nie spodziewałam się, że ta uroczystość tak... Przepraszam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Dyrektor. Zachęcamy do obejrzenia wystawy okolicznościowej oraz kronik szkolnych. Zapraszamy również państwa do składania wpisów do księgi pamiątkowej. Dziękujemy państwu za uwagę. Dzisiejszą uroczystość prowadzili dla państwa Aneta Kowalska i Piotr Dawowski. Dziękujemy.